Ja śpiewałam o Ince, 17-letniej dziewczynie, która zdecydowała się walczyć za Polskę. Uważam, że promowanie historii i tego, co tutaj się dzieje, jest wspaniałe, ponieważ młodzi ludzie już się tym nie interesują. To jest piękne, że możemy żyć w wolnym kraju dzięki właśnie takim ludziom. Po raz piąty w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto jest bardzo potrzebne, bo wiemy, że tak jak przez kilka lat po wojnie, a właściwie przez kilkanaście lat po wojnie, trwały walki z wszystkimi niepokornymi, z tymi żołnierzami, którzy wcześniej walczyli w Armii Krajowej, którzy przelewali krew za wolną ojczyznę. Mordowano ich, strzelano im w tył głowy, ginęli w więzieniach, ginęli na polu bitwy. Żołnierze wyklęci, czyli ci, którzy walczyli w podziemiu antykomunistycznym, podjęli się walki o wolną, o niepodległą, o ojczyznę wartości, o ojczyznę, której jest Bóg, honor i to, co najważniejsze, jest zawsze na piedestale. I tych żołnierzy było w całej Polsce wielu, ale najdłużej, najwięcej walczyli tutaj, na Podlasiu, w naszym regionie. Świętowanie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych to jest bardzo ważna rzecz, którą robimy od 4 lat dzięki panu prezydentowi, profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. I żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci są najlepszym, co w nas było. I oni dają nam poczucie z jednej strony pewnego spełnienia, z drugiej strony dają nam swoją legendę po to, żebyśmy mogli pokazywać ją naszym dzieciom. I właśnie to staramy się robić. Staramy się tymi koncertami pokazywać ich bohaterstwo i ich życie tak, żeby mogli brać z nich przykład. Po raz drugi w Węgrowie organizowaliśmy uroczystości poświęcone żołnierzom niezłomnym, wyklętym. Było naprawdę sporo mieszkańców, było dużo sztandarów, klasy mundurowe się bardzo ładnie prezentowała. Następnie się odbył tutaj koncert. Przez całe życie wracają do mnie czerwonej armii zbrodnie ogromne, ja ich nie zapomnę. Przez całe życie zapomnieć nie mogę walki Sowietów z nami, z Bogiem naprawdę nie mogę. Za rok zapraszam wszystkich. Myślę, że ta sala, która dzisiaj były chyba ze 2 rzędy tylko puste, w następnym roku będzie pełna, włącznie z miejscami stojącymi. No i to wszystko. Życzę mieszkańcom wszystkiego dobrego i zapraszam na takie i inne imprezy przez nas organizowane.